kolejny filmik. Także witam. No, dzisiaj mamy Questa X10. Czyli teraz, co ja tutaj mam przy tym zrobić? Jest tu kupiona jakaś bateria litowa Lipol 2000 machów. O, chyba do tego wykrywaczyka. Ja chyba tam miałem zrobić, że jeśli jest możliwość, jak to się wyciąga, jeśli jest możliwość, to żeby zrobić na większą chyba pojemność, ale jeszcze doczytamy. Także zobaczymy. 2000 machów. Zobaczymy, jaka jest wielka, bo chyba w Questie Q30 jest chyba większa bateria. I tak, oprócz tego, dobra, jak sobie tam leży, jest wyrwane, tak, jest wyłamane gniazdo. Gniazdo USB jest wyłamane. Ale nie słyszę, żeby ona tam latało. I tak dalej. Dobra, może lepiej nie odpalać. Jeśli ono gdzieś tam jest, to niech sobie będzie, żeby zwarcia nie zrobić. No dobra. Dobra, muszę to rozebrać. Tak jak widać, nie ma śrubek. I już tam wspominałem, że trzeba oczywiście zdjąć naklejkę. Pod naklejką chyba są dwie śruby tutaj. Albo cztery, albo dwie. Zależnie od modelu. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy jest to gniazdo, czy nie ma, czy trzeba będzie jeszcze dokupić. I od razu sobie zobaczę, porównam te baterie, czy można dołożyć, czy jest miejsce. No dobra, także to na razie na tyle. Dobra, spróbuję to odkleić. Zobaczę, jak to tam w środku wygląda. I najwyżej się tutaj jeszcze odezwę. No dobra, to tak między co się robię, bo jeszcze mam jeszcze chyba z cygarety. Ale to tak trochę tam będzie więcej grzebania. Mam to coś trochę mniej, też coś po prostu prostszego w naprawie. Także z tym się po prostu szybciej ogarnę. No dobra, także nie przedłużam. No i biorę się za sprawdzanie, co tu się tutaj dzieje. No i już można powiedzieć, że jestem z powrotem. No tak wygląda Quest. Druga strona. Dobra, gniazdo jest wyłamane gniazdo, ale da się je jeszcze lutować, nie jest ono uszkodzone ani nic. Podlutuję je na nowo, zabezpieczę dodatkowo klejem, wtedy już się nie wyrwie i tak dalej. A po prostu ktoś tutaj albo to jest maszynowo lutowane i to takie później słabo jest zlutowane i to tak lipnie tam później wychodzi, że to się wyłamuje. No i tak, wracając tutaj do baterii, ta bateria wejdzie, ale trzeba starą wyrzucić, bo niestety dwie baterie się nie zmieszczą, nie ma na tyle miejsca. No, na grubość to będzie to samo. Chyba tak, no tak mi się wydaje, że wejdzie. Zaraz zobaczymy, czy wejdzie. No bo tu jeszcze robi ten. O, nie jestem tak do końca przekonany wam. Powiem wam, że po prostu tu nie będą elementy przeszkadzać. O, bo ta obudowana trochę ze skosa idzie. No dobra, to bym musiał tylko... Albo wejdzie na stick, albo będzie haczyć. No, będzie trzeba tą starą baterię wyrzucić, ten stary silikon. A, bo to jest silikon, to nie jest żaden jakiś tam inny klej. A, miałem kurde sobie kawę pić. Miałem sobie kawę pić i nie piję na razie, bo nagrywam. Dobra, to się może jeszcze przyda. Także zobaczymy. Nie, no sądziłem, że tutaj chyba... Sądziłem, że się tutaj dwie baterie zmieszczą, ale jednak nie.
bo mała budowa jest. No, no kurde, nawet chyba ta bateria nie wejdzie. No co dopiero mówić. Ale tak ona była. Tak, no tak. No także chyba nie wejdzie. Chyba nie wejdzie. Jest za mało miejsca. No niestety jest lipa. No i dobra, czyli skończyłem robić questa. Chodź. Można powiedzieć, że jestem aż super mega zadowolony. Ale zaraz powiem dlaczego. A także gniazdo jest lutowane, nie trzeba było nowego kupować. Nie wiem w jaki sposób oni to lutują, ale to naprawdę się nędz nie trzyma. A także jak widać ładować się ładuje, wszystko tam jest zabezpieczone. Jedynie tylko trochę. Bo trochę naklejka ta ucierpiała. No w sumie to jest taka ta jedna folia, która tutaj zabezpiecza ten niby wyświetlacz, a druga jest taka naklejka, która zabezpiecza i tu, no, tą wklejkę tutaj tego panelu, czyli to jest taka folia druga zabezpieczająca. No niestety odwarstwiła się, no, ona się nie odwarstwiła, bo to się zasadniczo ściąga, no ale, no, ale nie ma co teraz z tym za bardzo zrobić. Czyli tutaj jest taki trochę bubel, nie bubel z mojej strony wykonany, no ale zasadniczo tego panelu nie ma co nam odklejać tak na sztywno, bo to się wtedy całkowicie no może się pokrzywić, bardziej się to się porysuje i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było to trochę podgrzać i dopiero to ściągnąć. To jest taki najlepszy po prostu sposób, no, ale gdzieś po prostu temperatury tu się to odkleiło. No, nie mam takiej naklejki, żeby coś tutaj nakleić, ale pewnie gdzieś na Allegro będzie można dokupić sobie coś takiego jak tu jest. Po prostu sobie to tutaj dociąć i sobie nakleić taką folię zabezpieczającą, to po prostu na całość jedno i drugie ściągnąć. I po prostu to zrobić. Ja niestety nie posiadam. Musiałbym coś takiego poszukać, kupić, dociąć i tak dalej, żeby to po prostu zrobić tak jak mi teoretycznie powinno być. No, no na serwisach to oni już jak wywalają coś i coś naprawiają w środku, no to od razu kleją nową naklejkę tutaj ze wszystkim, no ale niestety czegoś takiego nie posiadam. No dobra, ale gniazdo jest wszystko w porządku zrobione. Także ładuje. Ogólnie panel jest chyba bardzo mało używany, z tego co widzę tutaj. Nigdzie nie jest mocno nic zniszczone, jakaś tam tylko jedna tutaj widzę chyba rysa. Czy może nawet ja, ale nie, chyba no nie wiem. No może ja gdzieś tam zrobiłem, ale raczej nie wiem. Jak to tam nie oglądałem i w sumie tej obudowy aż tak. Jak to tam wszystko wygląda. No dobra, no zrobione, tak. Zobaczymy co tam. A zresztą już tam pisałem, że tutaj z tą naklejką taka mała niedogodność wyszła. No dobra, także z jednej strony człowiek zadowolony, z drugiej nie. Ale jeśli będzie to używane przez dłuższy czas, to po prostu ten pan się i tak zrysuje, no może, że jakiś ktoś pokrowiec na niego ma. No dobra. Czyli zrobione, godzina prawie 10, może jeszcze coś tu grzebnę, zobaczę co tu jeszcze mam, a nie, no może nie będę już dzisiaj grzebał. Mam jeszcze takie, muszę sobie takie do segregatory porobić na te wszystkie pierdoły, bo się po prostu za duży bałagan robi. No dobra, także tu wszystko działa, dobrze jest zrobione, także będzie można odpocząć.